Cześć, jestem Gaja i prowadzę bloga gajapisze.pl o minimalizmie, zrównoważonym stylu życia i rozwoju osobistym. Niedawno pewna osoba na Instagramie zapytała mnie, czy mogę jej polecić jakieś plaże nad polskim morzem, gdzie nie ma dzikich tłumów. I ja oczywiście bardzo chętnie poleciłam jej kilka miejsc. I tak sobie pomyślałam, że właściwie warto byłoby zrobić taki filmik i pokazać Wam moje ulubione miejsca na wakacje w Polsce. Oczywiście, bo wiecie, że ja najchętniej wakacje spędzam w Polsce, nie za granicą. Takie miejsca, gdzie nie spotkacie tłumów. Bo ja podróżuję, myślę, całkiem sporo w różne miejsca i lubię czasami pojechać do Warszawy i spędzam dużą część lata też w Sopocie, gdzie na pewno tłumów się nie uniknie. Natomiast w różnych moich podróżach miałam to szczęście być w takich miejscach troszeczkę bardziej odludnych, troszeczkę mniej turystycznych, w których nie było jakichś takich nalotów turystycznych i całego tego zaplecza też turystycznego, które idzie za turystami, które chyba tak dość nas irytuje w tych tłumach, tak? Bo to jest też w ogóle ciekawe, że my tak naprawdę najlepiej wypoczywamy, kiedy gdzieś tam właśnie jesteśmy z dala od tłumów, tylko możemy właśnie na przykład być gdzieś tam sami albo powiedzmy w miarę sami gdzieś tam w otoczeniu natury. Więc w dzisiejszym filmiku chcę Wam pokazać kilka takich miejsc, gdzie warto w wakacje pojechać latem, gdzie nie natkniecie się prawdopodobnie na jakieś zwariowane tłumy. Pierwsze miejsce to były Góry Izerskie, które widzieliście na początku tego filmiku. Ja wybrałam się w Góry Izerskie kilka lat temu. To była taka moja pierwsza solo wyprawa w góry i naprawdę jest tam pięknie. Góry nie są bardzo wymagające, szlaki są przyjazne dla osób, które nie są jakimiś super wytrawnymi alpinistami. A przy tym właśnie nie ma tam jakichś dzikich tłumów. Ja miałam takie momenty, że szłam po szlaku i naprawdę godzinami nie spotykałam nikogo. Oczywiście przy chatce górzystów troszeczkę już inaczej wyglądała sytuacja, natomiast na tych szlakach właśnie między Szklarską Porębą a Świeradowem rzeczywiście można było trochę tej samotności uszczknąć. Drugie miejsce, które też bardzo duże wrażenie na mnie zrobiło, kilka lat temu wybrałam się rowerem z Elbląga do Fromborka. Frombork to jest po prostu jedno z moich chyba ulubionych miast w Polsce. I nie obraziłabym się, jakbym tam mieszkała, bo nie dość, że jest piękne, jest całkiem sporo w sumie atrakcji, bo jest i katedra, i muzeum, i tutaj widzicie szpital, który jest też przerobiony na galerię, obok jest taki mały ogród botaniczny. No naprawdę jest co zwiedzać, a przy tym właściwie jak ja tu byłam, to nie było tutaj nikogo, a było to w środku lata. Więc jeżeli chcecie odpocząć od tłumów, troszeczkę pozwiedzać, zrelaksować się, to bardzo, bardzo polecam Wam Fromborg, pięknie położony nad Zalewem Wiślanym. Jeżeli chodzi o plaże, tak, no bo zaczęło się wszystko od plaż, to jedna z moich ulubionych plaż nad polskim morzem to jest plaża w Karwi. Też tutaj wybrałam się rowerem, jechałam właśnie z Władysławowa do Lęborka, można powiedzieć, zahaczając właśnie o Karwie, Dębki, Białogórę i Lubiatowo. I o ile Dębki i Białogóra no, są już dość turystyczne i popularne, to w Karwi i w Lubiatowie rzeczywiście można poczuć się troszeczkę jakby się było jedyną osobą na świecie. Zwłaszcza kiedy gdzieś tam rano wybierzemy się właśnie na plażę albo do lasu. Ja uwielbiam te lasy, które właśnie przylegają do plaż z takimi powyginanymi sosnami. Jest to jedno z moich ulubionych miejsc, żeby spacerować, jeździć na rowerze. I właśnie w tych rejonach, w okolicy Karwi, w okolicy Lubiatowa, takie właśnie prawie że puste, piękne plaże jeszcze znajdziecie. Bez budek, bez gofrów, bez hałasujących dzieci, bez jakichś gier dziwnych, automatów. Naprawdę
tylko plaża, natura, wiatr, piasek, słońce. Bardzo, bardzo Wam polecam, żeby się tutaj kiedyś wybrać. Tylko zabierzcie ze sobą prowiant. W zeszłym roku pierwszy raz w życiu wybrałam się na Podlasie. To były dwie wycieczki. Pierwsza wycieczka właśnie w okolice Tykocina, też do Biebrzańskiego Parku Narodowego. I owszem, byli tutaj turyści, natomiast można było rzeczywiście, zwłaszcza na przykład w Parku Narodowym, gdzieś tej samotności doświadczyć. Byliśmy na spływie kajakowym rzeką Biebrzą i tam rzeczywiście chyba tylko jeden kajak minęliśmy w ciągu całego dwugodzinnego spływu. Cisza, spokój, obserwacja ptaków. Jeżeli takie rzeczy Was kręcą, to myślę, że Podlasie jest świetnym miejscem dla Was. Podlasie ogólnie teraz boryka się z różnymi trudnościami z wiadomych względów. Nawet jak byłyśmy w zeszłym roku właśnie z przyjaciółkami na takim tygodniowym pobycie na Podlasiu, natomiast troszeczkę w innej części Podlasia, no Podlasie to jest spory region i bardzo też zróżnicowany. Byłyśmy w okolicach Hajnówki Białowieży i rozmawialiśmy właśnie często z ludźmi, którzy gdzieś tam są w tej branży turystycznej i oni mają ciężkie teraz chwile, ze względu oczywiście na wojnę. Ten ruch turystyczny się zmniejszył, więc z jednej strony dla osób, które poszukują takiego spokoju, może to jest nawet i lepiej. Natomiast myślę, że warto jest tam pojechać, chociażby właśnie na tydzień, pozwiedzać troszeczkę tego Podlasia, bo jest tam naprawdę co zwiedzać. Jest mnóstwo, mnóstwo atrakcji i piękna, jeszcze dzika taka przyroda, żeby właśnie po prostu wesprzeć też te osoby, które prowadzą noclegi, które organizują spływy kajakowe, które prowadzą restauracje, żeby po prostu ich wesprzeć i zamiast gdzieś tam do Egiptu jechać, to właśnie wybrać się na Podlasie. My w czasie naszego pobytu nie narzekałyśmy na pogodę. Było ciepło, był moment, że trochę popadał deszcz, natomiast przy takich upałach odrobina deszczu jest mile widziana. Narwiański Park Narodowy, nie do końca się orientuję, czy on właściwie należy do Podlasia, czy nie. Chyba już leży poza granicami Podlasia, natomiast jest to na pewno też jeden z takich parków narodowych, w którym nie ma takiego dużego ruchu turystycznego. Ja, jak wiecie, albo nie wiecie, teraz mam taki plan, żeby zwiedzić wszystkie parki narodowe razem z takim przewodnikiem z parku do parku, gdzie można zbierać pieczątki z każdego parku i mam taki plan, żeby w 2 lata zebrać pieczątki z wszystkich 23 parków. Natomiast oczywiście są takie parki narodowe, które są oblegane, na przykład tak jak Tatrzański Park Narodowy czy Nadmorskie Parki Narodowe w czasie wakacji letnich. Podobno Narwiański i właśnie Biebrzański są to parki mniej uczęszczane, gdzie rzeczywiście tych turystów jest mniej, więc jeżeli macie ochotę gdzieś tam wybrać się na przykład na spływ kajakowy albo na przejażdżkę rowerem, to Narwiański Park jest do tego celu świetny.
tutaj widzicie Białowieski Park Narodowy, który jest częścią Puszczy Białowieskiej i niedawno pojawiło się parę informacji, że część puszczy jest zamknięta dla zwiedzających, dla turystów, natomiast te części, tak czy siak, one nie były gdzieś tam udostępniane w ramach Parku Narodowego. To są części puszczy, które tak czy siak były objęte rezerwatem ścisłym, gdzie nie można było gdzieś tak sobie po prostu wejść spontanicznie. Także wszystko to, co my zwiedzałyśmy tutaj w Białowieskim Parku, nadal jest udostępniane do zwiedzania. Można tam jechać jak najbardziej. Nie ma się co obawiać. Myślę, że warto po prostu tam pojechać i zobaczyć jeszcze właśnie tą dziką taką przyrodę i tak jak mówiłam, wesprzeć właśnie te osoby, które gdzieś tam związały swoje życie z tym pięknym regionem. No i na koniec Przemyśl oraz Pogórze Przemyskie, gdzie byłam w tym roku na majówce. Piękne miasteczko, piękne pagórki do spacerowania i rzeczywiście takie miejsce, gdzie nie ma tłumów, nie ma dzikich tłumów turystów. Jeżeli macie ochotę się oderwać i pobyć troszeczkę w takim bardziej kameralnym właśnie klimacie. Nie jest tutaj zupełnie tak pusto. Oczywiście są turyści, zwłaszcza w weekend, tak? Natomiast gdzieś tam na szlaku, w górach, tych dzikich tłumów nie doświadczyłyśmy, będąc tutaj, więc bardzo, bardzo Wam polecam. To miejsce nazywane jest Małymi Bieszczadami, gdzieś tam podobno przypomina Bieszczady. Nie wiem, ja dopiero niedługo wybieram się w Bieszczady, zobaczymy, jak to będzie tam. Wszyscy mnie straszą, że będą tam dzikie tłumy, natomiast muszę powiedzieć, że kiedy podróżuję się samemu solo, to te tłumy nie są aż tak uciążliwe, wręcz człowiekowi jest nieco raźniej, kiedy są jacyś inni ludzie na szlaku. Natomiast jak najbardziej rozumiem tą potrzebę gdzieś tam oderwania się od tłumów i pobycia trochę we własnym towarzystwie, bo zawsze do tego zachęcam, uważam, że jest wielka wartość w tym. Także tak, mam nadzieję, że tych kilka miejsc, tych kilka inspiracji pomoże Wam wybrać fajny, ciekawy kierunek na wakacje. I do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Cześć!